Wir lesen aus 1. Korinther 11. Przeczytamy z 1. Korinthów 11. Vers 23 bis zum Schluss des Kapitels. Od 23. wiersza do końca tego rozdziału. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Wir haben zwei große Abschnitte im 1. Korinther 10 und 11. Mamy dwa duże fragmenty w 1. Korinthów 10 i 11. Der erste große Abschnitt ist der Tisch des Herrn, 1. Korinther 10. Pierwszym takim fragmentem o wielkim znaczeniu jest 10 rozdział 1. listu do Koryntian, to jest stół Pana. Und hier ab Vers 23 haben wir das Mahl. A tu od 23 wiersza mamy wieczerzę Pańską. Der Tisch des Herrn stellt uns mehr die gemeinsame Verantwortung vor und die gemeinsamen Vorrechte. Stół Pański, on bardziej wysuwa na pierwszy plan naszą społeczną odpowiedzialność oraz nasze przywileje, wspólne przywileje. Das Mahl des Herrn mehr die persönliche Seite. A wieczerza Pańska dotyczy bardziej osobistej strony, osobistej odpowiedzialności. Wir haben in Kapitel 10, Vers 14 bis 17 den Tisch des Herrn. Od 14 do 17 wiersza w 10 rozdziale mamy opisany stół Pański. Und die Verse 18 bis 22 machen deutlich, dass dieser Tisch des Herrn nicht in Verbindung gebracht werden kann mit irgendeinem anderen Tisch. A wiersze 18-22 w tym rozdziale 10 bardzo wyraźnie nam przedstawiają to, że stół Pana nie może być powiązany z żadnym innym stołem. Vers 23 bis 33 macht deutlich, dass wir ein geordnetes Verhältnis zu den Menschen dieser Welt haben müssen. Od 23 wiersza później dalej mamy wyraźnie to przedstawione, że powinniśmy mieć uporządkowane stosunki ze światem. Kapitel 11, Vers 1 bis 16 macht deutlich, dass wir die Schöpfungsordnung anzuerkennen haben, wenn wir am Rumpen teilnehmen möchten. Duch Boży prowadzi nas przez 11 rozdział, gdzie od 1 do 16 wiersza mamy przedstawione to, że winniśmy respektować całkowicie Boży porządek w stworzeniu. In Vers 17 bis 19 haben wir gestern gesehen. Od 17 do 19 wiersza to, co jest napisane, widzieliśmy wczoraj. Dass der Gedanken an Spaltungen nicht vereinbar ist mit dem Mahl des Herrn. Że myśl o rozdziałach i podziałach nie do pogodzenia jest
z wieczerzą pańską. Der eine in Korinth hat gesagt, ich bin es Paulus. Jeden z Koryntian mówił, ja jestem Pawłowy. Der andere hat gesagt, ich bin es Apollos. Drugi mówił, ja jestem Apollosowy. Die Knechte, die der Herr hat, sind alle unterschiedlich. Słudzy, jakich Pan używa, są różni. Das ist bis heute so. Do dziś tak zostało. Wir freuen uns an der Vielfalt, die der Herr gegeben hat. I od tej strony cieszymy się tą różnorodnością, jaką Pan podarował zgromadzeniu. Aber es kann nie zu Spaltungen führen. Ale nie może to przecież być powodem rozłamów. Wir sollen alle ausgerichtet sein auf den Jesus. Bo wszyscy powinniśmy być ukierunkowani w jednym kierunku, do Pana Jezusa. Das ist der Wunsch, den der Vater hat im Hinblick auf uns. I to jest też życzeniem Ojca, jakie On ma w odniesieniu do każdego z nas. Und wie viel Spaltung haben wir heute im christlichen Bereich? A ileż to rozdziałów i rozłamów mamy dzisiaj w wolie chrześcijaństwa? Bei Spaltungen ist es so, dass Geschwister noch äußerlich zusammen sind, aber innerlich unterschiedlich aufgestellt sind. Jeżeli chodzi o rozłam, czy podziały, to chodzi o taki stan, w którym wierzący jeszcze zewnętrznie są razem, ale wewnętrznie oni są już porozdzielani. Dann haben wir einen weiteren Begriff, Parteiung gesehen. Dalsze pojęcie to było pojęcie partii, czy podzielenia na części, rozłamu. To jest nicht nur eine innere Trennung, sondern auch eine äußere Trennung erfolgt. To dotyczy takiego stanu, kiedy już nie pozostaje to w ukryciu jako wewnętrzny podział, lecz na zewnątrz jest widoczne. Wenn solch ein Problem in einer örtlichen Versammlung auftritt, jeżeli taki problem pojawia się w zgromadzeniu miejscowym, haben wir gesehen, wir müssen erstmal ins Gebet gehen. To widzieliśmy, musimy najpierw iść na kolana, modlitwę. Wir müssen den richtigen Weg vorstellen. Musimy odnaleźć właściwą drogę. Wir müssen Geduld haben. I przedstawić właściwą drogę. Musimy mieć również cierpliwość. Und wenn kein Einsehen da ist, dann kann das sogar zu einer Trennung führen. Jeżeli nie ma uznania dla tych środków, jakie podaje Pan, to czasami musi to prowadzić do podziału. Dieser Zeitpunkt wird durch den Herrn deutlich. A moment, w którym należy to wykonać, on pokaże, ten moment pokaże Pan. Vers 20 bis 22 zeigt uns ein anderes Fehlverhalten. 22 wiersz do 22 wiersza pokazuje nam inne niewłaściwe postępowania. Die Geschwister haben eine natürliche Mahlzeit zu sich genommen, dabei irgendwie das Mahl des Herrn auch eingenommen. Że mianowicie wierzący, którzy się schodzili, spożywali normalny posiłek razem i w pośród tego posiłku również i tę wieczerzę pańską. Es gab geschichtlich gesehen eine gewisse Berechtigung dazu. Patrząc historycznie na to, miało to swoje, może nawet byśmy powiedzieli, usprawiedliwione tło. Denn der Herr hatte das Mahl auch eingesetzt in Verbindung mit dem Passa. Bo Pan Jezus swoją wieczerzę ustanowił również w pośród obchodzenia Paschy. Aber hier macht Paulus deutlich, in Zukunft dürfte keine normale Mahlzeit mehr mit dem Mahl des Herrn verbunden werden. Ale tu Paweł mówi wyraźnie o tym, że w przyszłości nie można łączyć zwyczajnego posiłku z tą wieczerzą pańską. Was war ausschlaggebend? To było również i, jak można powiedzieć, czymś, co miało swoje konsekwencje. Das lieblose Verhalten der Geschwister. Mianowicie to miało korzeń swój w takim pozbawionym miłości działaniu wśród wierzących. Da waren Geschwister, die echt Hunger hatten. Bo po prostu byli wierzący, którzy naprawdę byli głodni. Aber sie hatten nichts, um ihren Hunger zu stillen. Ale oni nie mieli nic, aby zaspokoić swój głód. Und da waren im gleichen Raum Geschwister, die Überfluss hatten. I w tym samym pomieszczeniu byli wierzący, którzy mieli duży nadmiar. Die sogar dem Wein so viel zusprachen, dass sie betrunken waren. I nawet tacy się znajdowali, którzy po prostu nie umieli w sposób właściwie obchodzić się z winem i że nawet się upijali. Wir müssen Liebe untereinander haben. My musimy mieć miłość pomiędzy sobą. Das Verhältnis untereinander kann nie besser sein als unser persönliches Verhältnis zu dem Herrn ist.
Musimy przy tym pamiętać, że relacje między nami nigdy nie będą lepsze niż nasza osobista relacja z Panem. Und wir kommen ja als Versammlung zusammen, wie wir das in Vers 18 betrachtet haben. Oni się tutaj schodzili jako zgromadzenie, widzieliśmy to w 18 wierszu. Und wir alle sind verantwortlich für den Zustand einer Versammlung. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan zgromadzenia, tak jak się zgromadzamy. Das Maß der Verantwortung ist sicherlich unterschiedlich. Naturalnie, że miara tej odpowiedzialności u poszczególnych członków zgromadzenia jest różna. Paulus muss sagen, er kommt zu schlechtem zusammen. Ale niemniej jednak Paweł musiał stwierdzić, sądzicie się ku gorszemu, a nie ku lepszemu. Jetzt haben wir, wie gesagt, ab Vers 23 das Mal des Herrn. I teraz, tak jak to już zaznaczyliśmy, on przedstawia dokładnie Wieczerzę Pańską od 23 wiersza. Es ist hochinteressant, dass Paulus keine Einschränkungen sonst weitergibt. Jest to bardzo, bardzo interesującą rzeczą, że Paweł nie wprowadza tutaj żadnych dodatkowych ograniczeń. Sie sollten nur zum Mahl des Herrn zusammenkommen, zu keinen anderen Dingen. Oznacza to, że mają się po prostu zejść na Wieczerzę Pańską, nie na do jakiegokolwiek innego celu. Aber sonst ist völlige Freiheit da. Ale ponad to zarządzenie jest naprawdę tutaj wiele wolności. Wir haben keine Liturgie. Nie mamy żadnej liturgii. Lese 2. Korinther 3, Vers 17. 2 Korintów 3, 17 wiersz możemy przeczytać. Do tego. 2 Korintów 3, Vers 17. 17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Wir müssen uns durch den Geist leiten lassen in dieser Stunde. A więc oznacza to, że w takiej godzinie mamy poddać się pod przewodnictwo Ducha Świętego. Der Geist ist diese Kraft des neuen Lebens, was die Schönheit des neuen Lebens zur Darstellung bringt. Duch Święty jest mocą nowego życia, mocą, która sprawia, żeby ta piękność nowego życia stała się widoczna na zewnątrz. Das ist nicht ein Bauchgefühl. Nie jest to uczucie jakieś wewnętrzne, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes orientiert sich immer am Wort Gottes. Nie. Mianowicie działanie Ducha Świętego, ono orientuje się zawsze według Słowa Bożego. Der Heilige Geist hat hier das Wort Gottes geschrieben. Duch Święty spisał Słowo Boże. 2. Petrus 1 macht das deutlich. Heilige Männer redeten, getrieben durch den Heiligen Geist. 2 Piotra 1 bardzo wyraźnie to podkreśla, mówiąc o tych świętych mężach Bożych, którzy byli powodowani Duchem Świętym, natchnieni Duchem Świętym, jak tam jest napisane, aby spisać to słowo. Somit wird der Heilige Geist bei mir nie eine Wirkung hervorrufen, die im Gegensatz zum Wort Gottes steht. W ten prosty sposób rozumiemy, że Duch Święty nigdy nie spowoduje we mnie jakiegokolwiek działania, które by stało w sprzeczności wobec Słowa Bożego. Aber ich kann auch nicht die Woche über gleichgültig dem Herrn gegenüber leben und dann bieten Sonntagmorgen, ach leite mich durch deinen guten Geist. Ale z drugiej strony nie możemy prowadzić do takich sprzeczności w naszym życiu, żeby przez cały tydzień pozwalać się pociągać jakimś innym rzeczom albo ciału naszemu, a w niedzielę prosić, Panie, poprowadź mnie przez swego dobrego ducha. Es ist das Normale, dass dieser Heilige Geist uns leitet. Nie. Normalną rzeczą jest, normą jest, że wierzącego człowieka nas prowadzi Duch Święty. Lese zu Römer 8. Z Rzymian 8 do tego przeczytamy. Vers 14. Vers 14. Bo ci, których Boży Duch prowadzi, są synami Bożymi. U nas jesteśmy napisane tam w Rzymian 8. Wenn ich mich durch den Geist Gottes leiten lasse, dann erzeige ich mich auch als ein Sohn Gottes. Jeżeli pozwalam się więc kierować Duchowi Świętemu, to dowodzę tym, że jestem synem Bożym. Und das treibt uns alle ins Gebet.
I ta rzecz, aby tak się stało też, ona nas nakłania do tego, aby modlić się wobec Pana, żeby On nas kierował. Nachdem er also Fehlverhalten vorgestellt hat, kommt er jetzt auf den Bericht, den er vom Herrn empfangen hat, zu sprechen. A więc, gdy Paweł przedstawił już te negatywne rzeczy, jakie się działy wówczas tam, to przechodzi do tego, tego przykazania, które przejął od Pana. Er hatte also eine Offenbarung von dem verherrlichten Herrn über diesen Sachverhalt bekommen. Paweł posiadał objawienie, które otrzymał bezpośrednio od uwielbionego Pana w chwale. Das haben sich nicht ausgedacht, die Männer Gottes. Nie, oni sobie, ci mężowie Boże, tego nie wymyślili, co napisali. Sondern durch die Wirkung des Heiligen Geistes hat Gott ihnen klar gemacht, das ist es. Lecz przez działanie Ducha Świętego Bóg im to jasno objawił, tak to jest, jak ja wam kładę w wasze myśli. Und dann haben sie inspiriert das niedergeschrieben, geknechtet oder gesagt. I wtedy oni w ten sposób natchnieni działaniem Ducha Świętego mówili to ustnie lub spisywali pisemnie. Somit war jedes Wort von Gott festgelegt. W ten sposób każde słowo zostało postanowione przez Boga, jakie zostało zapisane. Wir glauben an die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Wierzymy w dosłowną inspirację Słowa Bożego, działaniem Bożym. Die Gedanken, die wir in 1. Korinther 10 finden, finden wir sonst nicht. Tę myśl, jaką znajdujemy w 1. Korintów 10, nie znajdujemy jej nigdzie indziej. Diese Gedanken über den Tischtus Herrn. Mianowicie myśli te o stole Pana. Es wäre naheliegend gewesen, dass er ihm darüber eine Offenbarung gegeben hätte. Byłoby zatem bardzo bliskie temu, by przyjąć, że Pan musiał dać szczególne objawienie na to, tych myśli. Und er hat sie ja auch sicherlich empfangen. I z całą pewnością też i tak uczynił. Aber er schreibt es nicht. Ale tam Paweł tego nie podkreśla tak. Aber hier schreibt er es. Tu podkreśla, że przejął to od Pana. Ich habe den Eindruck, er will die Herzen der Korinther erreichen. Mam takie odczucie, że podkreślając to, Paweł chciał szczególnie osiągnąć serce Koryntian w ten sposób. Wir sollten Liebe für den Herrn wieder brennen. Chodziło o to, aby miłość do Pana znowu zapłonęła w ich sercach. Paulus hatte das überliefert. Paweł to przekazał, dass der Jesus in der Nacht że mianowicie Pan Jezus wziął ten chleb w nocy, w której był wydany. Es war vom Kalender her eine mondhelle Nacht. Kalendarzowo to była noc pełni księżycowej. Wir wissen nicht, ob Wolken da waren. Nie wiemy, czy zachmurzona, czy nie. Aber nach dem Kalender war es eine helle mondhelle Nacht. Ale kalendarzowo wypadała pełnia w tym czasie. Doch war es Nacht. Mimo to była to noc. Durch Finsternis gekennzeichnet. Noc, która była nacechowana ciemnością. Und auch durch Kälte, Herzenskälte gekennzeichnet. I przez chłód, a w szczególności chłód ludzkich serc. Der Jesus hat gesagt, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Jezus musiał to ująć w słowach: oto wasza godzina i godzina ciemności, mocy ciemności. Der Heiland hat sich aufgeopfert im Dienst für die Menschen. Pan Jezus tej nocy całkowicie się oddał do końca w służbie dla ludzi. Er hatte Gott dargestellt. On był tym, który przedstawił istotę Boga. Er hatte den Vater gezeigt. Pokazał Ojca. Er hatte gezeigt, wie wir Menschen leben sollten. Pokazał, jak ludzie winni żyć dla Niego jako ludzie. Er war als Mensch über diese Erde gegangen, um vollkommenes Mitempfinden später als hoher Priester aus Erfahrung haben zu können. Chodził po tej ziemi, zbierając jako człowiek doświadczenia, które później
są doświadczeniami najwyższego kapłana, który rozumie swój lud. Die Menschen konnten jeden Tag sehen, wie liebevoll er mit anderen Menschen umging. Ludzie w czasie tej służby mogli dokładnie widzieć, w jaki sposób pełen, przepełniony miłością on obchodził się z ludźmi. Er hat ein Herz für die Kinder. On miał tak wielkie serce dla dzieci. Für die Schwachen. Dla ludzi słabych. Er konnte sich mit der Farm Jakobs um Hund unterhalten. Gdy była potrzeba, rozmawiał z tą zgnębioną kobietą przy studni Jakuba. Und er unterhielt sich auch mit Nikodemus, einem Pharisäer. Ale nie wzdrygał się rozmawiać z faryzeuszem Nikodemem, aby jego serce zaspokoić. Auch mit Zachäus hatte sich unterhalten. Także i z celnikiem, przełożonym, Zachäuszem, też z nim rozmawiał. Es gab keinen auf dieser Erde. Nie było żadnego człowieka na tej ziemi, mehr Herz gehabt hätte für Menschen. Który by miał więcej serca dla ludzi jak on. Doch. Oder ist jetzt Nacht? A mimo to odpowiedzią ludzkich serc na to była chłodna noc ich serc. Und die Menschheit zeigte, wie sie tatsächlich tickte. I w ten sposób ludzkość pokazała, jaki jest wewnętrzny, można powiedzieć, wewnętrzny bodziec, jakim ona się kieruje. Nie miłość. Dass wir den hassten. Mianowicie, że znienawidzili tego, der nur Gutes getan hatte. Który tylko dobro im okazywał. Er wurde überliefert von Judas Iskariot. Został tej nocy właśnie wydany przez Judasza Iskariota. Ein hochintelligenter Mensch. Był to przecież bardzo inteligentny i przebiegły człowiek. Der Schöpfer hat ihm sehr viel anvertraut. To znaczy, Stwórca Judaszowi wiele podarował. Der Herr, der alles wusste, hat ihn in seinen Dienst gestellt. A Pan, który wszystko wiedział, postawił go wśród tych, którzy mu służyli. Aber vorher war eine durchbetete Nacht für den Herrn. Ale zanim to się stało, Pan przemodlił tę rzecz na kolanach nocy. In dem Psalm steht schon, von Judas geschrieben. W Psalmach już zostało to zapisane o Judaszu. Nicht ein Feind bist du, sondern mein Freund. Nie jakiś wróg, tylko przyjaciel, powiernik mój. Die wir vertraute Umgang miteinander pflegten. Z którym miałem słodkie tajemnice. Du, der du mein Brot gegessen hast, hast deine Verse gegen mich erhoben. Ty, który jadłeś mój chleb, ty podniosłeś przeciwko mnie pięte swoje. Judas hat im Auftrag des Herrn predigen dürfen. Judas mógł również uczestniczyć w zwiastowaniu słowa na zlecenie Pana. Keiner der Jünger hat etwas gemerkt. Żaden z uczniów niczego nie zauważył, co się dzieje z tym człowiekiem. Judas hatte keine innere Beziehung zu Jesus Christus. Ale Judas nie miał żadnej relacji wobec Pana Jezusa. Er hat die bevorrechtete Stellung, ein Apostel zu sein. To znaczy, był to człowiek, który najzacniej uprzywilejowane stanowisko pogardził. Und hat auch diese Gnade verschmäht. On po prostu znieważył tę potężną łaskę, jaką był obdarzony. Keiner hatte mehr Vorrechte als Judas Iskariot. Można powiedzieć, nikt nie miał wyższych przywilejów jak Judas Iskariot. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo er den Heiland überlieferte. I teraz, właśnie tej nocy, przyszła chwila, kiedy on wydał Zbawiciela. Da fiel auf einmal die Maske. Wtedy, naraz, spadła maska. Das, was im Herzen war, wurde sichtbar. To, co było w sercu, stało się widoczne na zewnątrz. Aber war das denn nur Judas, der ihn überlieferte? Ale czy tylko Judasz był tym, który go wydał? Lesen wir Apostelgeschichte 3. Z Dziejów Apostolskich 3 przeczytamy. Vers 13. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. Bóg ojców naszych,
uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Hier sagt uns die Schrift, das ganze Volk Israel hat den Herrn überliefert. Tutaj Słowo Boże nam mówi, że to cały lud izraelski go wydał. Wy wydaliście go. Wir gehen nach Apostelgeschichte 4, Vers 27. 4, rozdział 27. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. Dieser Vers macht deutlich, dass nicht nur die Juden ihn überliefert haben, sondern die Nationen auch. A ten wiersz, on mówi wyraźnie, że nie tylko Żydzi go wydali, ale również i poganie. Die ganze Menschheit ist schuldig geworden. To oznacza, że cała ludzkość stała się splamiona winą wydania Jezusa Chrystusa. Es war die Nacht. A więc była noc, wo der Jesus von den Seiten seiner Jünger so viel erdulden musste. Gdzie Pan Jezus tak wiele, wiele musiał wycierpieć ze strony swoich, ze strony tych, którzy go otaczali. Judas ging ihn zu überliefern. Judasz poszedł, aby go wydać wprost. Im Garten Gethsemane schlief nicht mehr allein. W ogrodzie Gethsemane? Was? Schlief nicht mehr allein. Wszyscy uczniowie zasnęli. Bei der Gefangennahme flohen sie alle. A gdy przyszli, aby go pojmać, wszyscy uciekli. Ja, dann war ganz allein. Pan został całkowicie sam. Dann erlebte er, wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Następnie przeżył, jak Piotr trzykrotnie się go zaparł. Ja, wie viel hat der Heiland von den Seinen auch erlitten. Tak, jak straszne rzeczy musiał wycierpieć Zbawiciel, również ze strony swoich najbliższych. Wie viel würde er noch erleiden von Seiten der Menschen? I a ileż cierpienia przydali mu wszyscy ludzie. Der ganze Hass würde sich entfalten. Cała ta nienawiść, ona tutaj zacznie się odsłaniać. Innerhalb von 24 Stunden waren 6 Verhandlungen. W ciągu 24 godzin przeprowadzono 6 przesłuchań Jezusa. Zuerst wurde er verhört vor Annas. Pierwsze, najpierw z nich miało miejsce przed Annaszem. Dann vor dem Synedrium, zu Nachtzeit. Następnie jeszcze w czasie nocy przed Synedrium. Dann am Tag tagte das Synedrium. Później w ciągu dnia. Und dann vor Pilatus. Następnie przed Piłatem. Vor Herodes. Przed Herodem. Und wieder vor Pilatus. I znowu przed Piłatem. Wie viel Hass schlug ihm entgegen. A więc jak straszna była moc nienawiści, która uderzała z niego, w niego bezlitośnie. Wie hat man ihm ins Angesicht geschlagen? Bito go w twarz. Wie hat man ihn angespuckt? Bito. Wie hat man ihn gegeißelt? Bito go okrutnie biczami. Schließlich hat man ihn sogar gekreuzigt. Ostatecznie przybito go do krzyża. Das waren wir Menschen, nicht? Takimi byliśmy my, ludzie. Wir sind von Natur aus nicht besser als Judas Iskariot oder die Menschen damals. Jeżeli chodzi o naturę, nie jesteśmy nic lepsi jak Iskariot, Judasz Iskariot albo inni, którzy go wydali. Wo all dieses Traurige, dieses unsagbar Schwere vor der Seele des Herrn Jesus stand und der jetzt auf einmal ruht. Gdy to wszystko całkowicie jawnie stało przed duszą Pana Jezusa, on mimo to bierze ten chleb i łamie go. Aus Lukas 22 wissen wir, dass er gesagt hat, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Z Ewangelii Łukasza 23 wiemy, co Pan Jezus powiedział. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Er liebte die Jünger über alles. On ponad wszystko na tej ziemi miłował uczniów. Sie gehörten zu den Heiligen und Herrlichen, die auf Erden waren.
Oni należeli do tych świętych i zacnych, których miał na tej ziemi. Trotz all ihres Versagens, sagt er, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben, in meinen Versuchungen. Mimo całego ich zawodzenia, całej ich ludzkiej słabości, on powiedział, wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Dann nimmt er dieses Brot und sagt, dies ist mein. Er bricht es. I tak oto Pan Jezus przed nimi i wśród nich bierze ten chleb i łamie go. Es ist ganz einfaches Brot. Das Brot. To jest po prostu zwykły chleb przecież. Das Brot war wahrscheinlich sowieso auf dem Tisch schon. Verbindung von Prawdopodobnie chleb jako chleb był już wcześniej tam po prostu na stole, tak jak wiele innych rzeczy była Pascha. Aber jetzt gibt er dem Ganzen eine völlig neue Bedeutung. Ale tu, w tym momencie, Pan Jezus temu chlebowi nadaje całkowicie inne, nowe znaczenie. Er nimmt das Brot und er dankt. Bierze i dziękuję za niego. Wofür dankte er? Za co on dziękuję? Er dankte vielleicht nach 2. Korinther 9, Vers 15 für die unaussprechliche Gabe Gottes. Prawdopodobnie według 9 rozdziału 2 Koryntów on dziękuje za to, że Bóg dał niewysłowiony swój dar. Er dankte, dass Gott seinen Sohn gegeben hat nach Johannes 3, Vers 16. Według Jana 3, 16 dziękuję za to, że Bóg dał swego Syna. Er war doch derjenige, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war. On był tym, w którym mieszkała cała pełnia boskości. Welch ein erhabener Ausdruck. Er dankt für das Brot. Jakżeż to jest wzniosłe słowo, które tu mówi, że on dziękuje. Seine Seele beschäftigt sich jetzt nicht mit den Leiden, sondern mit dem, was Gott gegeben hat. Jego dusza nie zajmuje się w ogóle cierpieniami, jakie miały na niego przyjść, lecz wielkością daru Bożego, jaki podarował. Er bricht das Brot. Złamał chleb. Er sagt, dies ist mein Leib. I powiedział, to jest moje ciało. Jetzt meinen manche, das Brot hätte sich verwandelt, nicht? Było wielu takich, którzy myśleli, o, w tym momencie ten chleb się przemienił, stał się ciałem. Ale das können wir nicht durch die Schrift stützen. Ale takich myśli nie możemy poprzeć w ogóle Słowem Bożym. Denn hinter in Vers 27 spricht der Herr genauso vom Brot. Dalej, od 27 wiersza Pan dalej mówi o chlebie po prostu. Das Brot war ganz natürliches Brot und es blieb auch Brot. Ten chleb był naturalnym chlebem i takim też i dalej w całym przebiegu tej całej wieczerzy pozostał. Aber er zeigt, dass dieses Brot ein symbolischer Gedanke von seinem Leib ist. Ale Paweł odsłania, że chleb ten miał zupełnie inne symboliczne znaczenie. Oznaczał bowiem symbolicznie ciało Pana Jezusa. Und dieser Leib würde für sie gegeben. I to ciało ono zostało za nich wydane. Wyszłam Hebrajer 10 auf. 10 rozdział Hebrajczyków otworzymy. Und lesen Vers 10. I przeczytamy 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wodurch sind wir geheiligt? Przez co zostaliśmy uświęceni? Durch das Blut oder durch den Leib? Przez krew czy przez ciało? Die Stelle sagt durch den Leib. To miejsce mówi przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Hochinteressant. Bardzo interesująca rzecz to jest. Das macht uns deutlich, dass die drei Stunden der Finsternis eine besondere Phase in dem einmaligen Werk des Herrn Jesus sind. To nam pokazuje, że te trzy godziny ciemności były szczególną fazą w całym dziele Pana Jezusa Chrystusa. Das Blut in der spricht von seinem Tod direkt, aber der Leib spricht von seinem Körper nicht. Śmierć, przepraszam, krew
mówi bardziej o jego śmierci, oddaniu życia na koniec tego cierpienia, ale tu jest mowa o ciele, którym on znosił te cierpienia. Der Jesus hat selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Jest napisane, że nasze grzechy on poniósł na swoim ciele, na krzyżu. Als er dort am Kreuz hing in drei Stunden der Finsternis, wurde er Sündenträger. Tam znaczy to, że on stał się tym, na którym spoczęły nasze osobiste grzechy na jego ciele na krzyżu. Alle unsere Sünden wurden auf ihn gelegt. Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na nim. Und das Gericht wurde an ihm stellvertretend vollzogen, was wir hätten. I na nim naszym zastępcy zostały osądzone z całą surowością nasze grzechy. Er ist auch zur Sünde gemacht worden, 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinthów 5, 23 wiersz mówi, 21 wiersz mówi, że on został uczyniony grzechem, nasze miejsce. Kein Mensch hätte die drei Stunden der Finsternis aushalten können. Żaden człowiek nie byłby w stanie wytrzymać tego ciężaru, tych trzech godzin ciemności. Nur der Mensch geborene Sohn Gottes. Tylko i wyłącznie Syn Boży, który stał się człowiekiem. Eine Sünde. Jeden grzech. Hat das ganze menschliche Geschlecht in die Stellung von Sündern gebracht. Jeden grzech doprowadził do tak zrujnowanego stanowiska całą ludzkość. Wie schrecklich muss deshalb Sünde sein. Jak strasznym musi być dlatego grzech w oczach Boży. Der Jesus hat seinen Leib für uns gegeben. Pan Jezus swoje ciało oddał za nas. Wir sollen in Liebe an ihn denken. My powinniśmy dlatego z miłością myśleć o nim. Wir sollen das zusammenkommen, Brot zu brechen. Szczególnie gdy schodzimy się, aby myśleć o nim w czasie łamania chleba. Wir haben gesagt, wir haben keine Liturgie. Mówiliśmy już o tym, że nie mamy żadnej liturgii. Der Tod des Herrn Jesus steht vor uns. Ale śmierć Pana Jezusa powinna być przed naszymi oczami. Das beständige Brandopfer muss immer dargebracht werden. Ta stała ofiara całopalna, ona musi być ciągle przed naszymi oczami. Das Brandopfer wurde auch immer mit einem Speisopfer in Verbindung gebracht. Ta ofiara całopalna, ona zawsze była składana wraz z ofiarą z pokarmu. Wenn der Jesus von seinen Leiden sprach und den Jüngern davon berichtete. Gdy Pan Jezus mówił o swoim ciele i o tym opowiadał swoim uczniom. Dann hat er von den Leiden gesprochen, die Menschen ihm zufügten. Mówił o cierpieniach, jakie ludzie mu sprawią. Das können wir vielleicht noch so ein bisschen nachempfinden. Jeżeli chodzi o to, to może jeszcze odrobinę jesteśmy w stanie to rozumieć. Aber diese Leiden dürfen auch durchaus sonntags morgens vor unserer Seele stehen. Ale te cierpienia, one mogą również i stać przed naszymi oczyma, jeżeli schodzimy się w niedzielny poranek. Denn wie er durch diese Leiden hindurchging, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu uns, zeigen seine Vollkommenheit. Te cierpienia, przez które on szedł, zarówno ze strony ludzi, jak i Boga, one pokazują Jego doskonałość. Er hat nicht aufgegeben. On nie powstrzymał się niczym. Er wusste, wie absolut unwürdig wir seiner Liebe sein würden. On wiedział dobrze, jak absolutnie niegodni jesteśmy Jego miłości. Vor unserer Bekehrung und auch nach unserer Bekehrung. Zarówno przed naszym nawróceniem, jak i również po naszym nawróceniu. Und doch war er bereit, diese Leiden von Seiten der Menschen einzunehmen. A jednak mimo to on był gotów, aby wziąć te cierpienia ze strony ludzi na siebie. Aber noch viel mehr, das stellvertretend. Ale jeszcze daleko, daleko więcej, aby stać się tą zastępczą ofiarą za grzech. Vers 25 spricht er von dem Kelch nach dem Mahl. W 25 wierszu Pan Jezus mówi o tym kielichu po wieczerzy. Also, wenn wir zusammenkommen, Brot zu brechen, dann ist es so, dass ein Bruder, wie wir sagen, den Tisch bedient. A więc, gdy się schodzimy, aby łamać chleb, to jest taki brat, o którym mówimy, że obsługuje ten stół. Es bildet eine Einheit, Brot und Kelch.
Chleb i ten kielich stanowią pewną jedność. Należą do siebie nawzajem. Deshalb sollte auch ein Bruder diese Aufgabe übernehmen. Dlatego niewielu braci, tylko jeden powinien jedno i drugie czynić. Wir sollten auch dazwischen ein Lied singen. Kein Lied dazwischen. Kein. Nie powinniśmy również przerywać tego żadną pieśnią jeszcze między łamaniem chleba a piciem z kielicha. Denn hier sehen wir auch, dass die Dinge nahtlos aneinander gefügt werden. Bo widzimy i tutaj pewien wzór do tego, że te rzeczy były jedna po drugiej, zaraz następujące po sobie. Er spricht, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Pan Jezus mówi, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Jetzt kommen wir auf das Blut zu sprechen. Mówi zatem o krwi w ten sposób. Ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung. Dlatego, że bez przelania krwi nie ma żadnego odpuszczenia. Ein göttlicher Grundsatz. Jest to Boża zasada. Der Grundsatz besagt, es muss Leben gegeben werden, damit eine Sünde vergeben werden kann. Ta zasada Boża mówi, musi zostać ofiarowane życie, aby jeden chociaż grzech został przebaczony. Der Jesus musste auch den Lohn der Sünde, den Tod erdulden. Dlatego Pan Jezus musiał wycierpieć śmierć, to znaczy zapłatę za grzech. Römer 6, Vers 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. 6 rozdział Rzymian 23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben. Ale darem łaski Bożej żywot wieczny. Wir lesen dazu Hebräer 10 noch einmal. Jeszcze raz sięgniemy do tego, do listu do Hebrajczyków. In Verbindung mit dem Blut. W powiązaniu z krwią. Vers 19. Vers 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Warum können wir ins Heiligtum eintreten? Dlaczego możemy wejść do świątyni? Weil wir Priester sind. Czy dlatego, że jesteśmy kapłanami? Aber sie sind Priester geworden nur durch das Blut des Herrn Jesus. Owszem, ale tylko dlatego staliśmy się kapłanami, że była krew Pana Jezusa. Das Blut kam sicherlich von der Stirn herunter, wo die Dornenkrone war. Z całą pewnością ta krew płynęła po skroniach Pana Jezusa, gdy nałożono mu koronę cierniową. Blut kam sicherlich auch aus den Händen und den Füßen. Z całą pewnością krew płynęła z jego ran zadanych mu przez gwoździe na rękach i nogach. Und hinterher, als der Soldat den Speer genommen hat und die Seite des Herrn gestochen hat, kam auch Blut heraus, Blut und Wasser. I gdy ostatecznie ten żołnierz rzymski wziął włócznie i przebił jego bok, to i tu pojawiła się krew i woda. Aber dieses Blut hat hiermit nichts zu tun. Ale ta krew tutaj nie ma nic wspólnego z tym, co czytamy. Blut vergießen heißt das Leben geben. Przelać krew, to znaczy oddać życie. Der Jesus musste tatsächlich sein Leben geben, musste in den Tod gehen. Oznacza to, że Pan Jezus musiał naprawdę iść w śmierć, oddać swoje życie. Die drei Stunden der Finsternis und sein physischer Tod bilden eine Einheit. 3 godziny ciemności oraz jego fizyczna śmierć to są rzeczy, które tworzą jedną całość. Ob das hier Wein sein muss, lässt die Schrift offen. Czy to, co tutaj w tym kielichu było zawarte, musi być winem? Słowo Boże to zostawia w pewnym sensie otwarte takie pytanie. Wir wissen, es war von dem Gewächs des Weinstocks. Wiemy o tym, że było to z owocu winorośli, to na pewno. Es kann Traubensaft gewesen sein, es kann auch Wein gewesen sein. Może to być zarówno sok winny, jak i wino. Auf jeden Fall haben die Korinther auch Wein getrunken. Nie ma wątpliwości, że też Koryntianie posługiwali się winem i pili wino. Der Jesus
macht das in sehr schlichten Worten deutlich. Pan Jezus po prostu w bardzo prostych słowach to przedstawia. Er möchte dein und mein Herz erreichen. On chce tymi słowami osiągnąć twoje i moje serce. Wir sind solche, die herausgenommen worden sind aus der Welt. Oni, my jesteśmy tymi, którzy zostali wyjęci, wyrwani z tego świata. Lese dazu Galater 1. Przeczytam do tego Galacjan 1. Wiersz 4. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Dieser Gegensatz wird hier sehr deutlich in dem Abschnitt. Wir sind herausgenommen worden und der Herr gibt uns sein Mal. To nam bardzo wyraźnie przedstawia, że zostaliśmy wyrwani z tego teraźniejszego wieku złego i Pan wtedy daje nam to. Auf der anderen Seite ist die Welt. Z drugiej strony jest świat. Die Überschrift über dem Kreuz war griechisch, hebräisch und lateinisch. Ten napis, jaki był sporządzony nad krzyżem, był napisany po grecku, po hebrajsku i po łacinie. Die kulturelle Welt, die religiöse Welt. Ten świat w jego kulturowej sferze, świat w jego religijnej sferze, w jego politycznej die Welt, sferze. Der Wissenschaft. Alle świat nauki haben dazu beigetragen, dass Christus ans Kreuz kam. Wszyscy do tego wnieśli jeden i ten sam wkład, aby wypchnąć Pana Jezusa na krzyż. Aber im Gegensatz dazu steht der Herr und die Seinen in ihm. Ale w przeciwieństwie do tego stanu świata stoi Pan i jego umiłowani. Der unterstreicht den Gedanken, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dlatego Pan Jezus podkreśla tę myśl o związku ze swoimi, mówiąc, wy czyńcie to na moją pamiątkę. Denkt an mich. Myślcie o mnie. Wenn die ganze Menschheit sich so vergangen hat an Jesus Christus, umso mehr. Jeżeli cała ludzkość zatem tak ohydnie, haniebnie postąpiła z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Und wir als Gläubige auch so versagt haben, nach unserer Bekehrung, vor unserer Bekehrung. I jeżeli my również jako wierzący tak bardzo zawiedliśmy przed naszym nawróceniem, a jeszcze i po naszym nawróceniu mamy takie momenty wstydu. Wollen wir diesem heiligen Vermächtnis nicht Folge leisten und seinen Tod immer wieder verkündigen? To czy nie chcemy się obejść godnie z tym świętym testamentem, który pozostawił nam Pan i postępować zgodnie z jego postanowieniami? Aby głosić jego śmierć. Wollen wir irgendwelchen irdischen oder sogar weltlichen Dingen den Vorrang geben? Czy będziemy chcieli dać jakimkolwiek ziemskim albo światowym sprawom pierwszeństwo przed tym? Dann würden wir doch ein schlechtes eigenes Zeugnis abgeben. Jeżeli tak będziemy się obchodzić z tym, co Pan nam powierzył, to dajemy sami o sobie najgorsze świadectwo. Der sagt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Tu mówi apostoł, ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, albo śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Wir verkündigen den Tod des Herrn nicht durch Worte nach dieser Stelle. Według tego miejsca Słowa Bożego my głosimy śmierć pańską nie wprost słowami, według tego miejsca, lecz przez to, co czynimy, to daje wyraz o śmierci Pana Jezusa. Ale jeżeli to jest też tylko rzecz, którą się czyni, to czynimy ją z całego serca. Ze wszystkimi konsekwencjami. Wem verkündigen wir den Tod des Herrn? Komu zatem zwiastujemy tę śmierć pańską? Einer sichtbaren, unsichtbaren Welt. Zarówno niewidzialnemu światu, jak i
zewnętrznym, widzialnym obserwatorem. Die Menschen, die uns umgeben, sehen das und wissen das, was wir machen. Ludzie, którzy żyją wokół nas, oni widzą to i oni wiedzą często dokładnie, co my robimy. Aber auch die Engel. Ale również i aniołowie. Die Kinder, die in der Zusammenkunft dabei sind und nicht am Brotbrechen teilnehmen. Dzieci, które przychodzą z nami na zgromadzenia, które nie biorą udziału rzeczywiście w łamaniu chleba, one też. Die sehen das auch. One to widzą. Aber ganz besonders unser Herr, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, sieht es. Ale w szczególności nasz Pan sam, który nas umiłował i siebie samego wydał za nas. Und wie wird der Vater erfreut, der damals gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich wohlgefallen habe. A jakże bardzo raduje się ojciec, który wtedy powiedział, to jest mój umiłowany syn, który mam całe moje upodobanie. Wie lange verkündigen wir den Tod des Herrn? Jak długo będziemy głosić śmierć Pańską? Die Schrift sagt, hier bis ich komme. Tu Słowo Boże mówi, aż przyjdzie. Ersten Christen haben so getan. Tak czyni to pierwsi chrześcijanie. So wollen wir es weiter tun. Tak i my pragniemy to dalej kontynuować. Bis er wirklich kommt zur Entrückung seiner Brautgemeinde. Aż Pan przyjdzie, aby zabrać swój zbór, swoją oblubienicę z tej ziemi. Lukas 19 sagt, handelt, bis ich komme. 19 rozdział Łukasza mówi, działajcie, aż przyjdę. Offenbarung 2 will ich noch lesen. Jeszcze z objawienia 2 przeczytam. Vers 25. Wiersz. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Halte fest, was du hast, bis ich komme. Das, was er uns gegeben hat, sollen wir festhalten. Das Glaubensgut. To, co Pan nam dał, tego mamy się trzymać. Całe to dobro wiary. Wir sollen uns für ihn einsetzen. Mamy angażować się w to, aby to utrzymywać. Und seinen Tod verkündigen. I aby głosić jego śmierć. Mein lieber junger Freund, nimmst du deinen Platz am Tisch des Herrn ein? Mój miły, młody przyjacielu, czy ty zajmiesz to miejsce przy stole Pana? Was hindert dich? Co ciebie powstrzymuje? Lass dich ermuntern. Daj się zachęcić. Wenn du es tust, aus Liebe zu meinem Jesus. Gdy to będziesz czynić z miłości do Pana Jezusa, wird der Herr unendlich verherrlicht durch dich. Przez ciebie, Pan Jezus, będzie nieskończenie uwielbiony. Du wirst eine ganz tiefe Freude dabei empfinden. Ty będziesz mógł głęboką radość w tym mieć, własną, osobistą radość. Und viel tiefer verstehen, was es bedeutet, das Mahl des Herrn oder am Tisch des Herrn zu sein. Będziesz daleko więcej rozumiał, co to znaczy być nie tylko obecnym przy stole Pana, ale i uczestniczyć w jego wieczerzy.